Urologia wywodzi się z chirurgii. Jest to dziedzina medycyny, która zajmuje się zabiegami dotyczącymi układu moczowo-płciowego. I tak jak nefrolog zajmuje się funkcją nerek, my zajmujemy się całą anatomią, która dotyczy układu moczowego. I mówimy o nerkach, moczowodach, pęcherzu moczowym, narządach płciowych, ale nie jest to tylko ograniczone do jakiejś przeszkody czy nowotworu. Zajmujemy się również infekcjami, zajmujemy się takimi schorzeniami jak nietrzymanie moczu u kobiet, u mężczyzn. Pokutuje takie przekonanie, że urologia to tylko choroby mężczyzn. To nie jest prawdą. Zajmujemy się również paniami. Drugą odnogą jest andrologia, która jest dosyć świeżą dziedziną wiedzy. Andrologia jest skupiona na leczeniu niepłodności facetów, na leczeniu hormonalnym mężczyzn, na leczeniu zaburzeń erekcji. I tutaj te dwie dziedziny wiedzy bardzo się zazębiają. Bardzo często leczymy zaburzenia erekcji u mężczyzn jako urolodzy, ale też jako androlodzy.